Thank you.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, w imieniu gospodarzy obiektów witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Bowiem organizatorem naszego dzisiejszego spotkania jest Młodzieżowa Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Poznania. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że możemy gościć tylu znakomitych gości w murach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka dni będziemy mogli stanąć przy urnach wyborczych i dokonać wyboru, do czego Państwa rzecz jasna gorąco namawiam, chociaż jak sądzę, jest to zbędne, bowiem przecież zwracam się w większości do studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, których kultura polityczna powinna być na wysokim poziomie i przecież trzeba korzystać z naszych przysługujących nam przecież praw wyborczych. Proszę Państwa, myślę, że zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego należy się z naszej strony Unii Europejskiej, chociażby z tego powodu, że od lat jesteśmy największym beneficjentem środków strukturalnych w ramach polityki spójności, co przekłada się na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Oczywiście nie musimy Unii Europejskiej afirmować, ale jak sądzę, nie powinniśmy jej lekceważyć. Proszę Państwa, jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, na kogo głosować, to myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie znakomitą okazją do tego, aby wyrobić sobie ostateczny pogląd w tej mierze, bowiem nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele różnych środowisk politycznych. Bardzo serdecznie witam panią poseł Krystynę Łybacką, reprezentującą Sojusz Lewicy Demokratycznej, jedynkę na liście SLD. Najprawdopodobniej dotrze do nas jeszcze pani Katarzyna Kretkowska. Zobaczymy, czy tak się stanie. Witam bardzo serdecznie panią Ewę Jemielity, która do tej pory znana była przede wszystkim z działalności samorządowej. Natomiast w tym roku zdecydowała się kandydować do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie panią Joannę Karaszkiewicz. Pani, tak, w części angielskiej, ale myślę, że jak najbardziej po polsku też mogę panią powitać. Pani Joanna reprezentuje Kongres Nowej Prawicy. Witam równie serdecznie szanownych panów, pana posła Marka Siwca. Witam serdecznie. Pan poseł bez wątpienia ma największe tutaj obecnych doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w Parlamencie Europejskim. Witam bardzo serdecznie pana Dariusza Lipińskiego, byłego posła związanego przez lata z Platformą Obywatelską, ale od niedawna reprezentującego Polskę Razem Jarosława Gowina. Nie dodałem, ale myślę, że pan poseł Siwiec jest tak doskonale znany, że nie muszę tego po raz kolejny powtarzać. Pan poseł reprezentuje Europę Plus Twój Ruch, tak żeby było wszystko jasne. Witam bardzo serdecznie pana Bartosza Józwiaka. Czy jest? Ach, nie ma. No to tutaj mamy, natomiast mam nadzieję, że jest pan Tomasz Hans, tak? Witam bardzo serdecznie. Pan Tomasz Hans reprezentuje Ruch Narodowy.
Zaraz do tego, do pana Wiśniewskiego dojdziemy. Witam gorąco pana Tomasza Rybarczyka, również z Kongresu Nowej Prawicy. I tutaj kolega się już upomniał, równie gorąco witam pana Łukasza Sobkowiaka, reprezentującego Solidarną Polskę. Nie miałem niestety dodatkowych informacji, w związku z tym bardzo mi przykro, ale poproszę, żeby pan się może za momencik sam przedstawił, zaprezentował. Proszę państwa, nie chcę tutaj już przedłużać, bo wiem, że przed państwem sporo pracy, ale myślę też niezwykle interesujące spotkanie. Życzę zatem państwu owocnych obrad, a naszym gościom życzę satysfakcjonującego wyniku wyborczego. Dziękuję bardzo i przekazuję mikrofon już osobom prowadzącym. Bardzo proszę. Dzień dobry, witamy was serdecznie na debacie z kandydatami do Parlamentu Europejskiego pod hasłem Let's Talk About Europe. Ja się nazywam Paweł Ćwiąkało, jestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej i dzisiaj będę miał zaszczyt być moderatorem naszego dzisiejszego spotkania. Razem ze mną jest Aleksandra Janasik, przepraszam, Aleksandra Kosłowska. Witam was bardzo serdecznie, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Młodzi dla Poznania. Tak, i razem ze mną będę dzisiaj moderować dzisiejsze spotkanie. Ja może na początek naszej debaty przedstawię krótko zasady naszej dzisiejszej dyskusji. Widzę, że tutaj między państwem jest jedno wolne miejsce. Może prosiłbym o to, żebyśmy je zapełnili, przesiadając się od prawej tamtej strony tutaj w tym kierunku, żeby wszyscy znaleźli się przy stole prezydenta. Tak? No, nie wiem, pan zaryzykuje, tak? Prosiłbym o to, żebyśmy wszyscy jednak zasiedli przy tym stole prezydialnym, jeśli jest taka możliwość. Tutaj proszę zwrócić uwagę, bo przed państwem stoją tabliczki z nazwami komitetów, także proszę, żeby to było też... A tutaj są ok, po tej stronie są ok, także tutaj wszystko się nie zgadza. Tutaj na naszej prezentacji, którą widzicie za państwem, powinny przewijać się, tylko zaraz jeszcze sprawdzimy, dlaczego to nie do końca ruszyło, slajdy, które są przygotowane jako materiał, który może nam pomóc w naszej dzisiejszej debacie. Są one przygotowane przez serwis mamprawowiedzieć.pl i dotyczą podstawowych informacji na temat tego, jak funkcjonuje Parlament Europejski. Jeżeli chodzi o zasady dzisiejszej debaty, każdy z dzisiejszych naszych prelegentów będzie miał za każdym razem 1,5 minuty na odpowiedź w każdym pytaniu. Czas będziemy mierzyć na podstawie zegara, który jest na jednym z komputerów. Będzie widoczny on dla państwa, nie będzie widoczny on dla publiczności, dlatego że tutaj mamy umieszczoną prezentację. Jeżeli chodzi o pierwszą część, postaramy się zadać 3 pytania jako osoby prowadzące. Liczymy również na wasz aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu oraz na to, że będziecie również w tej części w języku polskim, bo od niej właśnie zaczynamy zadawać pytania. Czas na zadanie pytania to 30 sekund. Również będzie dotyczył publiczności. W drugim etapie naszego spotkania będziemy rozmawiać już w języku angielskim i tutaj zmiana, ponieważ będziemy wysłuchiwać wzajemnie pytań kierowanych do poszczególnych kandydatów. To znaczy kandydaci będą losować wzajemnie nazwy komitetów z których przyszli i będą zadawać sobie wzajemnie pytania w języku obcym oraz będą mieli również czas na odpowiedź, tak jak wspomniałem wcześniej, 1,5 minuty. Dodatkowa tutaj rzecz, która może być korzystna dla osób dzisiaj prezentujących, to będą takie niebieskie karty. Takie, proszę rozdać je naszym dzisiejszym gościom. Każdy z państwa kandydatów będzie miał jedną niebieską kartę, jest to taki symbol. Nie będziemy jej używać w sposób właściwy, tak jak się to dzieje w Parlamencie Europejskim. Dlatego, że ta karta będzie służyła do tego, że jeżeli ktoś z państwa będzie chciał coś skomentować, zdementować bądź tutaj sprostować jakąś informację podawaną przez kontrkandydata, będzie możliwość skorzystania i zużycia jednej z tych właśnie niebieskich kart. Również czas na taką odpowiedź to będzie 1,5 minuty. Także proszę oszczędnie, bo będzie tylko jedna taka okazja.
Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze zasady, prosiłbym również o to, żeby kandydaci odnosili się głównie do zadawanych pytań w kwestii merytorycznych. Prosiłbym tutaj o nie odnoszenie się do swoich kontrkandydatów personalnie, czy w jakiś sposób, który mógłby naszych kandydatów rozgniewać, czy no, powiedzmy, źle wpłynąć na odbiór. Także chciałbym, żeby to była debata prowadzona w sposób bardzo merytoryczny. My dzisiaj jesteśmy również z racji okazji, jaką jest akcja, kampania społeczna Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca do głosowania 25 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w imieniu, organizujemy to również w ramach projektu Liga Młodych Wyborców, realizowana przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Nie będę może już dłużej przedłużał tej części wprowadzającej. Przejdziemy do zadawania pytań naszym kandydatom. Ja tutaj jeszcze postaram się uruchomić, bo mamy jakiś drobny kłopot techniczny z prezentacją, która się tutaj nie uruchomiła. Tutaj już będzie kwestia ta rozwiązana. Ustawimy sobie jeszcze zegar, którym będziemy mierzyć czas kandydatom. Chciałbym go również... Okej, 30 sekund na pytanie. Mamy już dwa zegary. Ustawimy może ten komputer jeszcze w miejscu, który będzie widoczny dla Państwa wszystkich. Myślę, że ja z tej pozycji również widzę, nawet chyba... Mieszkanie widzi coś. Dobrze, wszystko już działa. Chciałbym zacząć od pierwszego pytania. Na naszych slajdach będą się pokazywały informacje na temat tego, jak funkcjonuje Parlament Europejski. Jednym z takich podstawowych zadań europarlamentarzysty, jak dobrze wiecie, jest stanowienie prawa. 75% prawa dzisiaj stanowionego w polskim Sejmie pochodzi właśnie z Unii Europejskiej. Dlatego też mamy tutaj różnego rodzaju również paradoksy prawa europejskiego, z którego często młodzi ludzie nie są zadowoleni. Chociażby takie przykłady, paradoksy związane z różnym nazywaniem na przykład ślimaka rybą, czy marchewki owocem. I różny ten stosunek do tego prawa może być w świadomości młodych ludzi, jeżeli chodzi o szanowanie tych decyzji, które zapadają na stopniu europejskim. Dlatego moje pierwsze pytanie do Państwa. Chciałbym zapytać o rolę i granice tego prawa europejskiego w naszej polityce krajowej. Jak daleko powinna sięgać tutaj ta władza legislacyjna Parlamentu Europejskiego w stosunku do prawa polskiego oraz o to, jaka powinna być to rola i jakie kategorie mielibyśmy tutaj na uwadze szczególnie. I to pytanie w pierwszej kolejności kieruję może do pana Marka Siwca. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Chciałem od razu najpierw uprzedzić Państwa, że ten słynny problem prostowania bananów już nie obowiązuje w Unii Europejskiej, a jeżeli ktoś zadaje sobie w skrytości ducha pytanie, o co tam chodziło, chodziło o to, aby popierać producentów bananów z wysp kanaryjskich i zamorskich terenów francuskich i była to po prostu
hucpa związana z wyciągnięciem pieniędzy. Nie chodziło o nic innego, o żadne bzdury, tylko chodziło naprawdę o poważne pieniądze. Akurat ta regulacja już nie obowiązuje, więc uspokajam również tych, którzy są zmartwieni regulacjami dotyczącymi ślimaków, ogórków, krewetek, marchewki jako owoca. Marchewka jako owoc została dlatego zdefiniowana, że Portugalczycy uparli się, że dżem produkowany z marchewek powinien mieć te same dotacje, które dżemy produkowane ze zwykłych owoców. Więc zanim ktoś wam powie, że zajmuje się Parlament Europejski czy Unia bzdurami, to sięgnijcie trochę głębiej. Na samym dnie zawsze się kasa znajduje, bo to tak mniej więcej działa. A na pytanie, które pan zadał w jakże taki, powiedziałbym, luźny, młodzieżowy sposób, czyli lepiej zdrowym i bogatym znaleźć, czy z chorym i głupim zgubić. Moja odpowiedź jest twierdząca, że ilość prawa stanowionego przez Unię Europejską, która wpływa na prawo krajowe, jest bezpośrednią pochodną stopnia integracji, która została określona w traktatach. Jeżeli poruszamy się swobodnie po Unii Europejskiej, co jest jakimś naszym przywilejem, to chciałbym zapytać panią Ewę Jemielity z Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość, to przede wszystkim te hasła są dla mnie najważniejsze, tak? Chodzi o to, żeby prawo było sprawiedliwe dla wszystkich, tak? Wszystkich Europejczyków, wszystkich narodów, które w tej Unii się zjednoczyły. Niestety w tej chwili tak nie jest. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj trzeba wiele rzeczy zrobić właśnie w Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. I wracają, opowiadają, mówią, jak tam się szanuje folklor, kulturę narodową i tak dalej. My na razie niestety tego nie robimy. Powinniśmy też skorzystać ze środków z Unii Europejskiej, tak jak korzystają wszystkie inne poszczególne państwa w Unii, żeby takie rzeczy chronić i ratować. No i sprawy tradycji, religii i tak dalej. No troszkę mało czasu. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tak, myśmy tutaj starali się regulować ten czas właśnie dlatego, że wiemy, że Państwo bardzo długo lubią się wypowiadać na tego typu tematy. I poproszę o odpowiedź ostatniego z kandydatów, pana Łukasza Sobkowiaka z Solidarnej Polski. Ostatni teraz, ale lista numer 1, pozycja numer 7, Solidarna Polska. Dziękuję panu Markowi Siwcowi, żeby uspokoił, że banan się wyprostował, a marchewka zeszła z drzewa, ślimak wypłynął. Tylko co pan robił 4 lata temu, kiedy tą głupotę uchwalano, kiedy tą głupotę wprowadzano w życie? To jest pierwsze pytanie. Skoro Unia Europejska jest takim pięknym tworem, która nam tyle daje, jest solidarna, światopoglądowa, taka kochająca wszystkich, to co z polskimi stoczniami, co z polskimi kopalniami, co z polskim rolnictwem, co z polskimi dopłatami? Dlaczego to nie jest równe? Dlaczego nie potraficie walczyć o polski interes przez te 4 lata czy 5 kadencji? Dlaczego w tym zakresie nic nie jest zrobione, tylko teraz przed wyborami każdy mówi, no będziemy dokładać rolnikom, banan się wyprostował, wędzonki się będą wędzone. Przed chwilą w samochodzie słyszałem, że jednak nie, że minister rolnictwa się z tego wycofał. Także gdzie tu jest logika i sens? Jeżeli Unia jest taka tolerancyjna, to dlaczego mnie jako katolikowi zabrania się patrzeć na krzyż w urzędach, w szkołach? Przecież ta kultura towarzyszy nam od początków naszych dzieł, od samych początków chrztu Polski. Dlaczego my nie potrafimy przeciwstawić się tym idiotyzmom, które w Unii Europejskiej się tworzą? Dlaczego nie potrafimy o tym mówić przy samym początku tego tworzenia? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tutaj prosiłem Państwa o to, żeby nie odnosić się personalnie do kontrkandydatów, bo teraz mamy taką sytuację, w której pan Marek już wykorzystał swoje prawo do... Trzeba mieć grać. Rozumiem, że to, ale prosiłbym również o zachowanie naszych zasad. Jeżeli pan Marek tutaj trzyma się zasad naszej debaty i raz tylko skorzystał z prawa do odpowiedzi, to również prosiłbym o to. Jeżeli pan jest uprzejmy, czy chciałby pan skorzystać z takiego prawa? Nie, ja potem pan Markowi odpowiem. Panie Marku? Proszę bardzo. Nie wiem, dlaczego pan mnie pyta, co 4 lata temu robiono, bo od 1994 roku problem banana już nie istnieje, 20 lat nie istnieje, więc uspokajam. Proszę się też uspokoić. Natomiast w sprawach krzyża, na który chce pan patrzeć w urzędach, proszę chodzić po urzędach, bo Unia Europejska nie zdejmuje krzyży w Polsce, niestety.
w urzędach. Proszę chodzić tam, do tego kościoła, do którego pan chce chodzić. Unia Europejska też panu tego nie przeszkadza. Co tam pana jeszcze bolało? Dopłaty europejskie. No po prostu dały nam kraje członkowskie tyle, ile dały. Rząd polski może dopłacić więcej. Stocznie, zdaje się, to też Unia Europejska słabo zamykała, tylko zamykał koniunktura i tutaj kuwejski inwestor się nie sprawił Platformie Obywatelskiej. Więc ja przy całym szacunku dla tego pytania, które pan zadał, ono jest głęboko mądre, wynika z dobrej znajomości rzeczy, tylko źle adresowane. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Pierwsza seria pytań już za nami. Chciałem teraz zwrócić się z pytaniem do was. Czy może w trakcie tego naszego panelu pojawiły się już jakieś pytania na publiczności, czy chcielibyście zadać jakieś pytanie kandydatom? Jest jedno pytanie. Proszę bardzo. Dzień dobry, Adrian Markosz z Młodzież Wszechpolska Poznań. Ja mam pytanie... Przepraszam, ja jeszcze uzupełnię. Prosiłbym o kierowanie pytań do konkretnych kandydatów, dobrze? Rozumiem. Nie do wszystkich. W takim razie będę musiał trochę zmienić moje pytanie, ponieważ miałem je dla całej obecnej klasy politycznej, która w tym momencie zasiada w Sejmie, że Unia Europejska się nie sprawdza i już mieliśmy okazję zobaczyć w sprawie Ukrainy, gdzie Polska jak głupi jaj została wysyłana, żeby walczyć plastikowym mieczem przeciwko jakimś mocarstwom, w tym czasie Niemcy się z nimi dogadywały. Ja mam takie pytanie, ponieważ od ruchu Pani Kota, czy Europy plus Twój Ruch do PiSu wszyscy razem mówili o interesie Ukrainy. Nikt nie pomyślał o interesie Polski. Teraz jesteśmy przez to teraz mamy embarga na jabłka, mamy... Prosiłbym o zadanie pytania. Aha, rozumiem. Czy zdajecie sobie z tego sprawę, że okradacie nas z naszej przyszłości? I pytanie może dla najbardziej radykalnej osoby w tym gronie, czyli do Marka Sicha. Jakie jest pytanie? Mógłbyś powtórzyć? Czy zdaje sobie pan sprawę, że okrada nas pan z naszej przyszłości? Dziękuję panu. Również dziękuję za tę analizę. Chciałem, aby pan przez chwilę, będąc wierny swoim poglądom, odpowiedział sobie na pytanie, czy w interesie Polski jest to, aby na wschodzie istniał kraj 40-milionowy, w którym będzie rządzić prawo, w którym będą przestrzegane prawa człowieka, gdzie będzie gospodarka rynkowa, kraj, z którym będziemy mieć przyjazne kontakty, będziemy mogli prowadzić rozliczne interesy. Proszę również sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten problem, poważny problem polskich producentów rolnych, a zwłaszcza sfery warzywnej i owocowej, czy on jest warty tego, żeby z tej wielkiej polityki, o której powiedziałem na początku, zrezygnować. Państwo polskie powinno chronić tych, którzy płacą i będą płacić za dekoniunkturę polityczną związaną z zaangażowaniem się w sprawy Ukrainy. I druga rzecz z tym związana. Herman Van Rompuy napisał książkę pod tytułem European Tempest. To nie jest może mój ulubiony polityk, bo ja lubię ludzi wyraźniejszych, ale w tej książce przedstawił pewne stwierdzenie dotyczące myślenia europejskiego o Ukrainie. Powiedział tak, 5 lat temu Ukraina była traktowana jako pewnego rodzaju taki wymysł enfant terrible, czyli Polski, że Polska z tą Ukrainą idą z nudzenia, a tam przecież jest bajzer, korupcja i tak dalej. Dzisiaj, po 5 latach, to jest problem całej Unii Europejskiej. Dziękujemy za tą odpowiedź. Z tego punktu widzenia osiągamy dobrą politykę. Czas był również w tej odpowiedzi mierzony. Właśnie usłyszeliśmy sygnał zegara. 1,5 minuty minęło, także dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Dobrze, proszę w takim razie zadanie kolejnego pytania. Prosiłbym krótko zadać pytanie, około 30 sekund na to pytanie. Ja do pana Marka, Maciej Wisberg, Ruch Narodowy. Ja usłyszałem w debacie telewizyjnej, którą oglądałem, w telewizyjnej ostatniej, że nie reprezentuje pan Polski, tylko Unię Europejską w swojej polityce. Czy jest pan świadomy, że to jest zdrada, zdrada ojczyzny? Również 1,5 minuty przypominam. Reprezentowanie mądre i dobre interesu europejskiego, reprezentowanie Europejczyków służy Polsce.
Polska dzisiaj, 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, jest krajem silniejszym, krajem, który ma mocniejszą gospodarkę, ciągle krajem biednym, ale krajem, który więcej może. Problem polega na tym, żeby umieć rezygnować z pewnych atrybutów suwerenności, zyskując coś w zamian. To jest rachunek ciągniony. I zapewniam pana, że moja polityka i to, co robię, jak głosuję, jak się wypowiadam, służy temu, żeby Polska była silniejsza. Ja mogę udowodnić, że jest silniejsza w sprawach wielkich, sprawach mniejszych. Cały problem polega na tym, że czasami my, mówię tutaj my jako Polska, a to się rozkłada różnie na różne partie, zbyt herlawo reprezentujemy, o co tak naprawdę nam chodzi. W niektórych sprawach potrafimy to robić, w wielu sprawach nie potrafimy. Tak a propos w sprawach wędzenia kiełbasy, obudził się rząd jakiś rok przed wejściem dyrektywy w życie, ale to jest kiełbasa, coś ważnego, a może mniej ważnego, więc zapewniam pana, że nie jestem zdrajcą. Dziękuję bardzo za to pytanie. Kolejne pytanie, które chcielibyśmy zadać, dotyczy spraw bezpośrednio związanych z młodymi ludźmi. Jak podają dane statystyczne, około 5,5 miliona dzisiaj młodych Europejczyków, co stanowi 25% mieszkańców Unii Europejskiej, jest osobami bezrobotnymi. Największe bezrobocie odnotowujemy dzisiaj w Grecji oraz w Hiszpanii, które sięga ponad 50%. W Polsce nie jest jeszcze aż tak źle, ale też sytuacja nie wygląda na najlepszą. Unia Europejska proponuje tutaj rozwiązania w postaci programów, które zaplanowała na najbliższe lata. Jest to program Erasmus+, w obszarze edukacji oraz program tak zwanych gwarancji dla młodzieży, który ma być wprowadzany przez rządy krajowe. Chciałbym zapytać, czy według państwa te programy, które proponuje dzisiaj Unia Europejska, są właściwym rozwiązaniem tych problemów społecznych oraz gospodarczych, które się pojawiły w Europie? Oraz o te gwarancje dla młodzieży, czy rzeczywiście jest realna szansa wprowadzenia takiego rozwiązania w Polsce. I może teraz zacznę od drugiej strony. Chciałbym zapytać w pierwszej kolejności kandydata z Solidarnej Polski. Znaczy, według mnie i mojej wiedzy Unia Europejska absolutnie nie pomaga w szkolnictwie i te wszystkie programy, które się wprowadza, są nikomu niepotrzebne i niestosowne. Byłem kilka lat temu w Hiszpanii i tam te wszystkie programy, które zostały wprowadzone przez Unię Europejską, wręcz odtrącają. Tam stać na studia, stać tylko dzieci bardzo bogatych ludzi, bardzo bogatych mieszkańców i to samo się dzieje w Polsce. Zniszczyliśmy naszą własne szkolnictwo polskie przez różnego rodzaju przepisy europejskie. Wprowadzamy jakieś śmieszne genderyzmy, jakieś Bóg wie co. I nie pomagamy. A nawet jeżeli ktoś już jest po studiach, to proszę zadać pytanie, gdzie w Polsce znajdziecie pracę? Za granicą, tak? Bo do tego rząd was zmusza, żebyś wyjechać za granicę, tak? Jeżeli studiujecie dziennikarstwo, a nie będziecie iść po linii rządzącej, to i tak pracy nie dostaniecie. Jeżeli studiujecie inżynierię, to w Polsce pracy nie znajdziecie, bo nie ma zakładów. Wszystkie polskie zakłady, huty, kopalnie, stocznie, które produkowały dobry sprzęt, nowoczesne, zostały stracone. Także zadając sobie pytanie, po co pakować polskie szkolnictwo, skoro tych ludzi, których stworzymy, których wyuczymy, i tak nie wykorzystamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj pojawiła się niebieska karta jako odpowiedź na to pytanie od pani Krystyny Łybackiej. Ja muszę niestety sprostować pana wypowiedź. Ja to mówiłam przed chwilą, być może pan był zajęty i nie słyszał. Systemy edukacji są domeną państw członkowskich. Nie są regulowane żadnymi aktami Unii Europejskiej. Żadnymi. Natomiast Unia Europejska wspiera systemy edukacji. Erasmus, Sokrates, znaczy Sokrates jest szerszym, nim jest Erasmus. Da Vinci, który wspiera szkolenie zawodowe. Program Młodzież, który pomaga na międzynarodowy, wspiera międzynarodowy wolontariat, wspiera wymianę młodzieży. Pan mówi, po co się kształcić, skoro i tak będą to ludzie bezrobotni. Właśnie istota polega na tym, aby kształcić tak, żeby przygotować do rynku z jednej strony, ale z drugiej to nie uczelnie są odpowiedzialne za miejsca pracy. Za miejsca pracy jest odpowiedzialna gospodarka. A żeby gospodarka się rozwijała, to potrzebujemy nowego impulsu. Potrzebujemy prymatu tej gospodarki nad przepływami finansowymi, które są ważniejsze niż realne wytwarzanie.
to, co mówimy o reindustrializacji Europy, to jest istotne znaczenie. Europa musi konkurować, musi mieć także własny produkt, własną markę, musi mieć innowacyjną gospodarkę, opartą na wiedzy, na badaniach, na innowacji i na dobrej edukacji. A więc po pierwsze, systemy edukacyjne są krajową domeną. Po drugie, tego typu rozwiązania, jak uznawanie dyplomów za granicą, jak fakt, że mogą studenci wyjeżdżać i fragment studiów odbywać za granicą. Dziękuję bardzo. Jak fakt, że mogą międzynarodowe praktyki dziękuję mieć. Bardzo, czasu na... To jest złe czy dobre? Proszę wymienić jedną polską markę. Przepraszam bardzo, czas na odpowiedź minął. Przecież ja mówię, że są potrzebne marki właśnie. Ale lepiej też modernizować swoje początki. Szanowni Państwo, przywołuję Państwa do porządku. Jako student chyba będę musiał to zrobić. Tak. Dziękuję Państwu za odpowiedź. Widzę, że tutaj poziom emocji w naszym gronie wzrasta wraz z rozwojem dyskusji. Jeżeli Wy chcielibyście komentować to, co tutaj dzieje się na naszej sali, tutaj na naszych slajdach przygotowaliśmy Wam specjalny hashtag debata Poznań. Jeżeli chcielibyście coś skomentować, zadać jakieś pytanie w internecie poprzez portale społecznościowe. Także zachęcam do korzystania również z tego. I ja może teraz najpierw ustawię zegar, żebyśmy też trzymali się tego czasu. I poproszę o odpowiedź na to pytanie w zakresie edukacji i tych programów europejskich panią Ewę Jemielity z Prawa i Sprawiedliwości. Jako wykładowca uniwersytecki z wieloletnim stażem mogę tylko Państwu powiedzieć, warto wyjeżdżać. Uważam, że dobrze robicie, że jeździcie na programy typu Erasmus i przebywacie na innych uczelniach, czy to semestr, czy dwa. To są świetne programy, które pozwalają młodym Polakom zobaczyć, jak wygląda Europa, jak wyglądają systemy edukacyjne w całej Europie. Możemy się wielu rzeczy nauczyć, nabyć doświadczenia, także tutaj, no bez dwóch zdań, uważam, że warto. Pytanie jest tylko teraz o tę domenę polską, tak? No bo to jednak nie jest domena europejska. Pytanie, jakie kierunki? Tak, powinniśmy, w jakich kierunkach powinniśmy iść, żeby to nasze wykształcenie dało nam w przyszłości pracę. Kierunki techniczne, no niestety po politologii, proszę mi wierzyć, mam znajomych, którzy zupełnie musieli się przebranżowić, także warto wziąć by jeszcze jakiś drugi fakultet, to gorąco to polecam, no mówię to z własnego doświadczenia, mogę przeprowadzić byłych studentów politologii, którzy się przebranżowili. Parki technologiczne, innowacyjne technologie i silna gospodarka to jest nadzieja dla Polski. Między innymi budownictwo. Budowanie mieszkań spowoduje, że gospodarka też ruszy. Mieszkania będą dla młodych, nie będą musieli wyjeżdżać i szukać pracy za granicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie, ja tutaj przypomnę, chodzi o ten wpływ tych programów i czy rzeczywiście są odpowiedzią na dzisiejsze problemy społeczne młodych ludzi w Europie. Poproszę przedstawiciela Nowej Prawicy o odpowiedź. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale temat już się dawno zmienił, więc będę kontynuował to, o czym mówili moi przedmówcy. Ja bym jednak prosił wrócić do tematu, który jest moderowany przeze mnie, ponieważ no tutaj jednak... Mam nadzieję, że policzy mi Pan te 10 sekund. Oczywiście. Proszę Państwa, nie działam długo w polityce, nie byłem w parlamencie, dlatego żadnej pracy Wam nie załatwi. Musimy spojrzeć na to realnie. W chwili obecnej mówimy tu o jakimś systemie edukacji, o tym jak Unia Europejska nam pomaga. Jeżeli tak bardzo nam pomaga, to dlaczego od 2003 roku straciliśmy 2,5 miliona obywateli? Dla przypomnienia z historii, to jest druga katastrofa po II wojnie światowej, kiedy straciliśmy ich 6 milionów. Nasi, ja szczerze mówiąc jeszcze dalej ja studiuję tutaj. Pani przede mną mówiła, że jest wykładowcą z wieloletnim stażem, ja bym mógł powiedzieć o sobie, że jestem studentem z wieloletnim doświadczeniem. Oczywiście, też bym mógł to wykładać. Przed rok byłem tutaj nawet na politologii. Ja się nie dziwię, że moja przedmówczyni powiedziała, że dla politologów po politologii pracy nie będzie. Ale pocieszę Was, po innych kierunkach również nie będzie. Na chwilę obecną Unia Europejska nie jest odpowiedzią. To Unia Europejska stworzyła ten kryzys, to Unia Europejska jest za niego odpowiedzialna. Szukać teraz poklasków tej Unii, że Unia nas czegoś wyciągnie. Jakie marki?
Wykończyli nam cały przemysł, a raczej przy okazji nasi politycy również to zrobili. Jeżeli nie mają państwo jakichkolwiek koneksji, pracy tutaj nie będzie. Chyba że zmieni się władza, chyba że zmieni się wszystko od początku do końca. Dziękuję bardzo. Sekundkę, jeszcze tylko ustawię zegar. Okej. Prosiłbym jednak o nawiązanie do tego pytania, które też zadałem, bo jak na razie nieco odbiegamy od naszego tematu. Właśnie o te programy proponowane przez Unię, czy one są odpowiedzią na te problemy społeczne młodych ludzi w Europie? Co do programów. Słuchajcie, po to płacimy składkę, żebyście z tych programów korzystali. Jeśli już ją płacimy, korzystajcie. Jedźcie i wy przywoźcie tu rzeczy, ale tylko te najlepsze. Natomiast gdybyśmy tej składki tak wysokiej nie płacili, no to nie mielibyście tej perspektywy bezrobocia po studiach. Dlaczego? Bo byłyby niższe podatki i byłaby większa wolność. I właśnie o wolność musicie walczyć. Nie możecie, jeżeli ktoś wam mówi, że wam coś zagwarantuje, że wam coś zapewni, to wam się powinna od razu lampa alarmowa włączać w głowie, bo coś jest tutaj nie tak. Nikt wam nic nie zapewni, jeżeli wy sami tego nie wywalczycie. Musicie zdobywać wiedzę, bo studia są po to, żebyście wy sami zdobywali wiedzę. Musicie wykroczyć daleko poza program studiów, żeby osiągnąć sukces. Natomiast ten sukces osiągniecie tylko jeśli będzie wolność, jeżeli nikt was nie będzie ograniczał. Bo tak jak tutaj kolega wspomniał, bez wolności no to dostaniecie pracę tylko po koneksjach. Będziecie wybitnymi w swojej dziedzinie, dostanie to ktoś, kto ma ciotkę, wujka, znajomego. Nie ma innej drogi. Po prostu nie ma innej drogi. A system edukacyjny w Polsce został zniszczony. Ja swojemu dziecku kupiłem książkę z moich lat, z 80 lat, do drugiej klasy szkoły podstawowej. Ja nie wiem, czy oni to w gimnazjum zdążą przerobić. Matematyka, druga klasa podstawowa, 80 lata. Spójrzcie w ten podręcznik i spójrzcie w dzisiejsze podręczniki. Tamten to chyba na studiach jeszcze dziękuję będzie używany. Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź przedstawiciela Komitetu Polska Razem Jarosława Gowina. Proszę. Proszę państwa, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ja tak pocierałem oczy od dłuższej chwili. Nie dlatego, żebym był senny, tylko ze zdziwienia zarobiłem. Bo słyszę tutaj właściwie od wszystkich państwa siedzących po mojej prawej stronie, że wszystkie nasze problemy wynikają z członkostwa w Unii, a jednocześnie Unia ma te problemy rozwiązywać. No to zdecydujmy się albo, tak? Albo chcemy ograniczyć wpływ Unii, albo oczekujemy od niej pomocy. Oczywiście, że programy typu Erasmus Plus, czy nawet ten ostatni program Gwarancja dla Młodych, to Youth Guarantee, które ja oceniam bardziej sceptycznie oczywiście, ale to są wszystko kroki w pożytecznym kierunku. Natomiast to nie rozwiąże problemu bezrobocia w Polsce, dlatego że Unia nie zajmuje się problemem bezrobocia w państwach członkowskich. To jest problem do rozwiązania tutaj w kraju, po to, żeby nie było bezrobocia, muszą powstawać miejsca pracy. Żeby powstawały miejsca pracy, musi być odpowiedni system podatkowy, fiskalny, muszą być ułatwienia dla firm i tyle. Miejsc pracy w Poznaniu, w Kaliszu, w Lesznie czy w Ostrowie nie tworzy się w Brukseli, tylko tworzy się w Polsce. Mam 15 sekund, więc założeń systemu podatkowego dla przedsiębiorców Polski Razem Jarosława Gowina już nie zdążę państwu przedstawić, ale zapraszam na stronę internetową www.polskarazem.pl, jeżeli ktoś będzie ciekaw szczegółów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj pojawiła się niebieska karta od przedstawiciela Ruchu Narodowego. Już sekundę. Absolutny protest przeciwko stwierdzeniu, że na przykład w mojej wypowiedzi znalazło się choć słowo tego, że Unia rozwiąże nasze problemy. Przecież ja powiedziałem, że ci młodzi ludzie muszą liczyć tylko na siebie i że nie wolno im przeszkadzać, że należy im stworzyć wolną przestrzeń, żeby mogli rozwinąć swoje zdolności. Tak? Jeżeli będziemy podchodzić do Unii jak do dobrego wujka, no to skończymy tak, jak kończymy przez te 25 lat.
Gdzie tu jest ta silna Polska, która tu została spełniona? W tym, że we Wrześni na przykład, której było parę bardzo silnych fabryk, Tworzec PKP jest co rano pełen ludzi, bo jeżdżą do Poznania, bo we Wrześni już żadna fabryka nie została. Gdzie jest ten polski przemysł, który mieliśmy i pozwoliliśmy sobie rozwalić? Wszystkie silne gospodarki, w tym na przykład sztandarowa amerykańska, powstały najpierw w ten sposób, że dopóki były słabe, były chronione. My wchodząc do Unii zapomnieliśmy o tej zasadzie. Mieliśmy słabą gospodarkę nieprzyzwyczajoną do konkurencyjności w okresie PRL-u. I jak ta dziewczyna, która na okrzyk, o rozbieramy się, obudziła się na przyjęciu sama jedna naga, wpuściliśmy obcy, silny przemysł w nasze granice i on po prostu naszą gospodarkę zabił, nasze firmy zabił. Tak jak tu kolega wspomniał, jakie są polskie marki dzisiaj? Prawie nie ma polskich marek, można policzyć na palcach jednej ręki. Z nowych marek powstał może jeden Solaris. Dziękuję. Nawet pociągi kupujemy z Unii, chociaż mamy swoje dobre, a tych unijnych nie jesteśmy w stanie wykorzystać i jeszcze są awarie. Dziękuję bardzo, czas na odpowiedź minął. Dziękuję za tą odpowiedź. Tutaj poprosiłem o wsparcie naszych kandydatów w ustawianiu zegara. Rzeczywiście mają troszkę bliżej, żeby kontrolować tą sytuację niż ja stojąc w tym miejscu. Także prosiłbym teraz o odpowiedź panią Krystynę Łybacką. Nigdy nie sądziłam, że doczekam czasów, kiedy przedstawiciel prawicy będzie chwalił lat 80. To. Natomiast wracam do zasadniczego pytania. Dziękuję bardzo. Zamknijmy na moment oczy. Nie ma nas w Unii Europejskiej. Nie ma nas. A chcemy wyjechać za granicę, stoimy w długich kolejkach dla tych, którzy muszą mieć paszporty. Chcemy odbyć fragment studiów poza granicami. Nie ma takiej możliwości. Mamy dyplom z ukończenia uczelni, chcemy pracować poza granicami, musimy go nostryfikować i tak dalej, i tak dalej. A więc wszyscy, którzy apelują do sfery wolności młodych ludzi i mówią, ale pamiętajcie, tę sferę wolności ogranicza Unia, po prostu kłamią. I musimy ją pokazać, że młodzi ludzie nie myślą. Jak można, nie przeszkadzałam, a jak można mówić o tym, że wspieranie poprzez programy, chociażby już wiele razy tu wymieniane, Erasmus+, czy Da Vinci, a w tej chwili bardzo będziemy zabiegali jako Polska o to, żeby w ramach programu Da Vinci również studia o profilu praktycznym, a studenci tych kierunków mogli odbywać praktyki nie tylko w Polsce, ale w takim stworzyć bank danych o możliwości odbywania praktyk zawodowych w całej Unii Europejskiej. Jak można mówić o tym, że program Gwarancja dla Młodych, który z ogromnymi oporami wdraża polski rząd. W tej chwili kończy się praca nad ustawą wdrażającą ten program Gwarancje dla Młodych. Gdzie jest bon stażowy? Gdzie jest konieczność wskazania miejsca pracy? Gdzie jest bon migracyjny? To jest coś złego. Nie kłamcie państwo osób i nie obrażajcie intelektu. Czas na odpowiedź już minął. Rozumiem te emocje, które się pojawiają tutaj. Jest tutaj chyba dwie niebieskie karty się pojawiły. Jeszcze jedną kartę mogę dostać. No niestety podarowałem panu Markowi. Także mamy też ograniczony czas, bo chcielibyśmy też przejść do drugiego panelu. Także ja poproszę może... Ja poproszę może o odpowiedź w pierwszej kolejności panią Ewę z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę również o włączenie zegara. 1,5 minuty, proszę. Ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tupetem, no nie chciałabym powiedzieć bezczelnością akurat, które znalazłam w słowach pani poseł Łybackiej. Bo pani poseł kazała nam zamknąć oczy i przypomnieć sobie te czasy PRL-u. A komuż my to zawdzięczamy, te czasy PRL-u? Chciałabym przypomnieć, tak? Państwo znacie bardzo dobrze historię. Także wiecie, że system postkomunistyczny przyjechał tutaj do Polski na ruskich bagnetach, na ruskich czołgach. A liderami tak, tych wszystkich ugrupowań i tak dalej przez wiele lat PRL-u to była między innymi Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, pani towarzysz Łybacka. Też dzielnie tam działał wśród tych towarzyszy. My mamy naprawdę dosyć tego zielenia. Myślę, że Unia Europejska to jest dla nas właśnie szansa, żeby wreszcie się pozbyć tych lewicowych i liberalnych frakcji, które zapewniam państwa, obojętnie kto będzie rządził, oni zawsze będą pędzili do tego tortu i mówili tak, tak, my wam równo podzielimy. I zawsze podzielę sobie troszeczkę bardziej równo, a co tam dla kogo innego zostanie, no to już jest zupełnie inna sprawa.
przefarbowali się tak z koloru czerwonego teraz nagle na kolor niebieski, złote gwiazdki. No nie dajmy się oszukać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Tutaj pani Krystyna, sekundkę, ustawimy jeszcze zegar. Pani Krystyna otrzymała niebieską kartę z możliwością odpowiedzi. Ja jednak przywołuję państwa znowu do porządku. Prosiłem o to, żeby nie odnosić się do kandydatów. Powoduje to taką sytuację, że kandydaci właśnie korzystają z tej sytuacji. Dobrze. Prosiłbym jednak odpowiadać na pytania, które myśmy dzisiaj zaproponowali jako przedstawiciele akcji Masz Głos, Masz Wybór, ale proszę zgodnie z naszymi zasadami o odpowiedź panią Krystynę Rybacką. Proszę również o włączenie zegara. Po pierwsze, przypominam uprzejmie, że ja prosiłam o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej dzisiaj. Po drugie, bardzo lubię czerwony kolor, nadal go noszę. Po trzecie wreszcie, jeżeli ktoś nie ma argumentów merytorycznych, wtedy ucieka się do argumentów personalnych. Ja państwa bardzo proszę o to, bardzo proszę, abyśmy w tej sali, w której obowiązuje pewien poziom dyskusji, jednak mówili o argumentach, a nie próbowali uciekać się do zamierzchłej przeszłości, której państwa nawet nie było. Bo nie ta przeszłość będzie decydowała o państwa przyszłości, tylko państwa decyzje w dniu dzisiejszym. I proponuję spojrzeć na Unię Europejską i na jej programy, także skierowane do młodych, jako na szansę. I proponuję również pamiętać o tym 25, żeby dać jednak szansę bycia w Unii Europejskiej tym, którzy te szanse dla młodych chcą stwarzać, a nie tym, którzy mówią, że należy tam pójść i uprawiać swoisty walendrodyzm. Tutaj widziałem, że pojawiła się jeszcze niebieska karta od przedstawiciela Nowej Prawicy. Czy chciałbyś skorzystać? Tak, chowam na później. Dobrze, dziękuję. W takim razie o odpowiedź na pytanie, bo wrócę, przypomnę to pytanie. Mówiliśmy o programie Erasmus Plus oraz gwarancjach dla młodzieży oraz sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej dzisiaj. Chciałbym poprosić o odpowiedź pana Marka Siwca. Proszę o uruchomienie zegara. 2 miliardy złotych zostaną wydane w ramach programu pomocy dla tych, którzy szukają pracy, którzy chcą się dalej uczyć w Polsce. 2 miliardy, również w województwie wielkopolskim. Jeżeli ktoś powie, że to jest nic, może tak myśleć, ale 2 miliardy dla tych, którzy dotrą do tych pieniędzy, to będzie coś. To będzie rozwiązanie jakiegoś problemu, nie na zawsze, ale na trochę. Przez 27 lat do roku bieżącego wyjechało w ramach programów Sokrates i wszystkich towarzyszących za granicę 3 miliony studentów. Przez najbliższe 7 lat wyjedzie 2 miliony studentów. Ktoś powie, że to jest niewarte, że to jest bez sensu. Proszę to powiedzieć tym 2 milionom, które zamierzają wyjechać, bo to oni będą najlepszym adresatem. Pan, który chodził tutaj po uniwersytecie i mówił, że nie ma pracy, radzę, żeby tu jest niedaleko Wydział Matematyki i Informatyki. Wszyscy studenci trzeciego roku mają już kontrakty pracy po zakończeniu studiów. I nie ma pan z matematyki, informatyki? To znaczy, że mnie dziekan kiedyś źle poinformował. No, może coś się zmieniło, ale większość myślę, że akurat tutaj ma szansę. A ci, którzy mówią o tym, że polski przemysł został załatwiony, wysyłam ich do miejscowości Lubasz. Pan z ruchu pana Korwin-Mikke być może nie wie, gdzie jest miejscowość Lubasz, koło Czarnkowa. Tam jest fabryka, która produkuje unikalne meble dla gastronomii europejskiej. Jest biuro projektowe, jest własny marketing i średnia płaca, istnieje 20 lat, średnia płaca wynosi 4 tysiące złotych. Może będzie jakaś szansa dla pana. Zapraszamy do obejrzenia tonsilu. Dziękuję bardzo. I teraz, tak jak się domyślałem, niebieska karta od przedstawiciela Nowej Prawicy, Janusza Korwin-Mikke. Proszę również o uruchomienie zegara. W Lubaszu faktycznie nie byłem, to muszę przyznać. Możliwe, że będę miał jeszcze okazję nadrobić. Skoro pan Marek Siwiec mnie wysyła do Lubaszu, to ja powiem Lubasza, tak. Lubasza. Na pewno... Nie w Bydgoszczy, tylko w Lubaszu. Mam w każdym razie nadzieję, że nie wyślemy pana Marka Siwca ponownie do Brukseli, do Europarlamentu. Jeżeli 2 miliardy to jest coś, co ma pomóc polskiej gospodarce, to jak bardzo by pomogło obniżenie podatków i spłacenie naszych długów, które są pozaciągane? W tej chwili 980 miliardów długo PKB. Proszę państwa, 2 miliardy, czy to jest dużo? Oczywiście. Dla pana to jest dużo, dla pani to jest dużo, dla mnie to też by było bardzo dużo. Postawiłbym sobie pewnie piękny dom. Ale w skali kraju? W skali kraju to jest nic. 2 miliony obywateli? Pojedzie sobie na Erasmusa.
Świetnie, ja bym wolał, żeby te 2,5 miliona wróciło do nas i nie musiało szukać pracy za granicą. Chciałbym, żeby Polacy mogli godnie żyć w Polsce. I pytanie, czy pojadą sobie do Lubasza, Lubaszu, czy gdziekolwiek tam, byleby lewacy nie jechali do Brukseli. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. I tak, mamy godzinę 12.30. Powinniśmy już rozpoczynać drugi panel. W takim momencie nie jesteśmy w stanie zadać trzeciego pytania, które mieliśmy dla państwa przygotowanego. Jesteśmy zmuszeni zakończyć ten właśnie pierwszy panel w języku polskim. Bardzo dziękuję za przybycie państwa na tą... No, myślę, że ze względu na czas może w języku angielskim będzie jeszcze czas na zadanie pytania. Także chcielibyśmy przejść do tego drugiego panelu. Wytłumaczę jeszcze, zabrakło nam przedstawicieli dzisiaj Komitetu Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaproszenia otrzymały wszystkie komitety, jednak te dwa nie znalazły czasu dzisiaj, żeby się z nami tutaj pojawić. Chciałbym również zachęcić was do głosowania i przemyślenia tej decyzji o tym, na kogo oddacie swój głos w niedzielę 25 maja, no bo musimy wiedzieć, kogo do tego Parlamentu Europejskiego zatrudniamy. Także proszę, bo wiem, że jest teraz prośba o zmianę. Niektórzy kandydaci będą chcieli się zamienić na czas panelu w języku angielskim, także proszę o przeprowadzenie tej zmiany. Wszyscy kandydaci są już na swoich miejscach. Mamy w drugim panelu 5 komitetów. Jeszcze nie ma. Czekamy na kogoś, tak? Gdzie jest nasza kandydatka z Nowej Prawicy? Widziano ją gdzieś tutaj w sali. Dzień dobry, witamy serdecznie. Proszę zająć już pozycję. Co? Ja w drugim panelu chciałbym oddać już tą trudną rolę moderatora naszej debaty. W języku angielskim będą z nami pani... Izabela Pomarzyńczyńska, Hello ladies and gentlemen, I would like to welcome you to, and as well as our panelists, this time in English, okay? No need to introduce, because you know already who is who, although we have had some changes, haven't we? So I would like to welcome Mrs. Kretkowska, representing the Socialist Democratic Party. And I'm
sorry, you will have to help me now with your name again. All right, okay, and the third person, they changed. Good to see you. Okay. All right, well, we will have to do it spontaneously. My co-host has just joined me, so forgive some slips if there are any. All right, well, we would like to introduce you now to the routine. I'm Izabela Komarz-Łuczyńska, as I said, Hello, I'm Peter Trzomski. I'm ambassador of League of Afghan Voters. So today I'm very grateful for invite to this debate. And a few words about this panel. Representing our country at the international level, very important is the ability to communicate with politicians from other countries and different nationalities. Useful in this regard may be the ability to speak in different language. It's the most important language in the United European is English. It's spoken by us 47% of the population. Tirtan is the native language. Therefore, we propose a second panel discussion in English. So, it's necessary to speak in at a very good level. But we all have the right to make mistakes. So, but just for banter, yeah, don't we? Which each other. I introduced the role about this panel in Poland and in English. So it's first in Poland. Yes, of course we are. Witajcie. Rozumiem, dobrze. Kandydaci losują z torby lub kapelusza nazwy komitetów lub z ręki, może być to kapelusz, nazwy komitetów i wzajemnie zadają sobie pytania dotyczące przyszłości i wizji Europy. Programów wyborczych, nie poruszamy tematyki związanej z sprawami aktualnej polityki krajowej czy wydarzeń z przeszłości. Każdy ma 30 sekund na zadanie pytania wylosowanemu komitetowi. Pytany ma 1,5 minuty na odpowiedź. Każdy uczestnik ma prawo użyć jednej raz niebieskiej karty do sprostowania lub uzupełnienia wypowiedzi przedmówcy, która trwa 30 sekund, czyli tak jak poprzednie zasady. Pytania od publiczności. Około 3 pytania od publiczności do wskazanych komitetów, 1,5 minuty na zadanie pytania. Pytanie nie powinno być kierowane do wszystkich ze względu na czas odpowiedzi. Pytany ma 1,5 minuty na odpowiedź. Taka sama formuła w przypadku drugiej rundy będzie obowiązywać. Tutaj dobrze, karty. Więc teraz będzie ta część po angielsku. Yes, of course. Okay. Okay. So it's going to consist of two rounds, our meeting. The first round, we started with drawing the names of the committees of the political parties. And then our panelists, our candidates, will be asking questions to one another. All right? They are going to be about the future and vision of Europe. Regretfully, nothing about the Polish situation. All right? But let's hope maybe there will be elements of it here. As usual, it's going to be 90 seconds for the candidate to answer and 30 seconds to ask a question. Then in the middle of the discussion, we should have about, so I was told, 3 questions from the audience, right? Maybe, all right, if we can manage. All right, and if we can manage, we also have the second round of the panel, and this time it's going to be also questions from the public and I hope this is it, yes? All right, so shall we start? Are you ready? Yes, okay. So we should probably now, I don't want to seem biased, but maybe we'll start with the gentleman this time. All right, so Mr. Hintz, would you like to ask the question to the committee you have selected? Or you have drawn? I would like to ask you about knowledge in the European Union, historical knowledge. What is your idea to make it right, Polish historical narration? Excuse me, is anybody watching the time?
can we ask for help again? Yes. Pardon? Could you help us this time? Is there any translation into Polish? Or shall I wait for translation to I don't know whether we are doing any Polish translation. No? Can you understand us, guys? Yes. Yes, I thought so. All right, okay. So we will just let it be. Yes. Okay. Okay. You asked me about Poland and Polish history and Polish narration. Okay. We didn't have a chance to benefit from the Marshall Plan. That goes as we look at the history. Because we had communists in Poland, Mr. Siewiec. And these comrades closed us behind the Iron Curtain. Okay, this is why today we are a poor country and we are at least 50 years behind, okay, economically at least, and we have really a lot to do if we want to catch up with other European countries. I mean their economies and so on. I do not mean Romania, for example, or Bulgaria, because they are even poorer for the same reason. Okay. Had we a chance to enter, for example, EEC, okay, which is European Economic Community, before the European Union, also we could have had the rights either to travel or to exchange our goods. Okay? In this way, Poland could have developed. Maybe now we have a chance. Thank you. Thank you as well. Does that answer your question? Okay, you can, yeah, I should probably mention you can use the blue card once again if you want to, wish to comment. Okay, good. Then, right. Okay, so you have now 30 minutes to ask the question. Kindly ask the moderators, I'd like to kindly ask the moderators out of respect for our audience and for the subject of this meeting, topic, etc., to stop private ourselves from asking questions which are not on based on the topic you wished us to discuss, and also to stop people from answering questions which were not asked, because the question we heard was, what do you think of historical knowledge in the European Union? That's what I understood. And the answer was about the Marshall Plan and Poland as a country which did not benefit from the Marshall Plan, which is true, but it was totally out of the blue. And it wasn't answering the question that was asked, and the question was not really about the topic you wanted us to discuss, which was the future of the European Union. Okay. Then I would like to ask the speaker who asked the question. Are you satisfied with the answer? The question was about historical narration in the European Parliament. Okay. Of historical narration. So, because it's also a question of, political narration. It's a good question. What did you mean? What did you have in mind? I meant expressions like Polish death camps, like Soviet army, which... Which helped us make us free, yes? All right. This is all so lies. You meant history, plain history. History. All right, okay. So I will now be watching now. Okay, out for the relevance. Yes. Okay, the next person, then Mrs. Humility, can you ask the question? And we'll do it this way, all right? This is. I have a question to Europa Plus Twój Ruch, so this means Mr. Siewiec, yes? Sorry. So, Comrade Siewiec, could you tell me what really right do you have to represent Poland? You will, of course, tell me that so many people voted for you. I mean, of course, they were the people who opted for this post-communist and communist option, but do you think that you can just switch, either from, you can be a communist one day, now you can be a European another day, and of course you want to be
on the top, okay, ruling, okay, making decisions for the people. Looking at the history, okay, and at the political system in Poland, I think that you have no right to be here. And can you justify really your presence here? I'm sorry, before you answer, Mr. Siewiec, I hate to introduce censorship, all right? But I would like, we were asked to talk about the future, and some of the panelists might be critical. Well, this is about however, he's going to decide. Yeah, I do understand that the past also influences the future. So I am now, okay, torn. Well, the organizer, please, I'm waiting for a sign, okay? Is that okay? Good. First of all, in my party and in my previous party, we didn't use the word comrade. But if you use this word, it means that you are became a member of the real Communist Party, which we have a few in European Union. So welcome, Madame Jemielite. Welcome in the Communist family. I will inform your comrades very soon about the new person in your movement. Unfortunately, this is not me. Second, you didn't invite me here. Thanks God. I was invited by the organizers, so it gives me quite comfortable situation being here. Would you be so nice and shut up, please? The third thing is about the credential. The credential are given, I don't know whether you recognize that in your party, but in the majority of people in Poland understand that the credentials in democracy are given by people. So people had a few opportunities to vote, knowing me, knowing my history, knowing my CV, very, how to say, precisely, and they gave me these credentials. So this is fair enough for me to feel comfortable, even sitting around the table with persons like you. Thank you. Excuse me, this is a good example of how this should not run. So from now on, please, let's stop personal remarks, personal addresses, because it does not serve the purpose of informing the people about the business-like topics, right? I would really appeal to you now to stop that, okay? And understand the emotions, however, it hurts the subject matter, right? Okay, I will appreciate that. Maybe since now it was Mr. Siewiec who was addressed, you have the right of the floor, yes? Mm-hmm. Thank you very much. I choose the Democratic-led Alliance candidate. Starting from the issue of this discussion, this is the future of European Union. I think the European Union is now in the crossroads. The new integration is coming. The new integration around the euro as the currency, about the banking system, about this what is going on with the small treaties without no announcement about the end of the old good European Union, but having the number of positive solutions about the economy, taxation system. So I would like to know what is the position of Democratic Left Alliance, and giving my friendly hand, why you are not offensive enough in that? Because I know many people in Democratic Left Alliance in SLD who are very pro-European, but unfortunately I don't see them being active in this part of campaign. Really, we European, real European, we need your support. Okay, thank you. I understood what you were saying, but I didn't really get the gist of your question. In what sense are we not active enough? I mean, us as the party, could you just clarify in what area you expect us to be more active in? Well, I'm speaking at a position about the new integration, which is around the euro. What is your position vis-a-vis euro currency? What is your position vis-a-vis banking union? Would you accept the common taxation system? Would you accept a common European army and so on? So, that's my question. Well, that's a very wide question, but the issue itself is wide, because we were asked to talk about the future of the European Union in 1.5 minutes, which is really
a philosopher not being to carry the task, we are stressed in this present European campaign, which we are carrying out together with the European Party of the European Socialist Party, which is now called the faction of the European Socialists and Democrats. We are stressing the importance of introducing change into the priorities of the European Union in economy, being, and this was mentioned by Krystyna Wybacka in the previous panel, by a re-industrialization and by a move away from Europe acting in the favor of banks towards European Summer politics acting in the favor of the economy itself and of the actors on the economic scene. I took up some of my time by asking Mr. Sidis to clarify what area he wanted me to stress. Okay, thank you very much. Well, let's be more specific as well next time, all right? Since 90 seconds, it's not really a long time. So if you ask a specific question, it's going to be much, much easier to answer it in this poor 90 seconds, all right? Mrs. Kerkowska, then the next question goes to someone you choose. Yes, I didn't really choose, but I drew. You drew, yes. I drew. And I drew the national movement. Yes. So I want to ask the national movement, since they main political mission is for Poland to move out of the European Union, and every time you speak you say what a catastrophe it is for Poland to be a part of the European Union. I want to ask you why you're taking part in this campaign at all. Because if the national movement wants Poland to draw, to go out of the, to move out of the European Union, then you should be out in the streets asking people in this country to vote for you and for people like you at the national parliamentary level. The question is, why are you taking part in the European parliamentary elections since you don't want to be part of the European Union and of the European Parliament? You don't want Poland in the European Parliament. So why do you want to be in the European Parliament? Good. Okay, so about history first. You can't build the future on lies. And now, why are we going to European Parliament? Because we are not against European Union. We are against European Union in this form, yes? Because we don't want federation. We want European Union to be place when independent nations can cooperate, can make business, yes? And we are going to ask new questions. We are going to European Parliament to make our Eurosceptic voice very loud. Yes. All right. I hope this answers your question. Right? No, it doesn't. Because it didn't hurt. Okay. Well, you still have a few seconds, right? Okay. All right. You don't want to add nothing. Okay. So now, if you could ask the question, please. Oh, already, you already did. All right. Okay. So therefore, now we have two people left who have not been asked and who have not asked. Okay. Could you please tell us who you have drawn? Okay, I have drawn the representative of Hausherren. Yes. All right. Okay. It was a little bit of deal, under the table deal, right? Okay. We draw the right question to ourselves. Okay. All right, that's why you had to exchange. No dirty business. No. Okay, fine. Great. Okay, so I would like to ask you about the economic growth in the European Union. Since, you know, the latest publications show that the European Union is not developing at a very high level and rate. I would like to ask you about ways of
increasing the economic growth in the European Union, so that certain countries will have a positive economic growth. Thank you very much. How would you achieve that? I think that economic growth is the function of many factors. The main reason for this crisis in Europe is the crisis of Eurozone. I would like to underline that in Poland we have always small but economic growth, a so-called green island. I know that at least partially it is the result of some tricks of economists, but there is still economic growth in Poland. You asked me for the remedy for this growth, as far as I understood. You will be astonished with what I answer you, because I'm not very far from your economic views. Economic growth is a function of proper taxation system, of economic liberty, and I think the role of the European Union should be at least as possible. Thank you very much. Thank you. I was running out of right, and now you have the right to ask the question as well. Okay? My question will be very short, but first I would like to correct something our moderator said. Yes. At the beginning of our discussion. Right. You said that English was the most important language in the EU. This is not true. European Union is the community of equal nations, equal states, and equal 24 languages. So English is as important as Maltese, as Maltese, for example. I would like to detail. But my question will be very very short. Your party, as far as I know, your party wants to try to destroy the EU, and I see a certain contradiction in it, because you want, from one side you want to destroy the EU, from the other side you want to enter the European Parliament. My question is, what political group you would like to enter when you if you are elected, and thank how you can much. You explain this Time. Contradiction okay. between the will of destruction of the EU and right. election to the European Parliament? Thank you. Thank you. Okay, so I'll try to explain this first question of yours, which is the destruction of the European Union. I would like to say that it's not about destroying it as a whole. It's more about going in there and actually revealing what is not functioning the way we imagine it to function. So, for example, we're not very happy with the way the European Parliament operates. As everybody knows, it doesn't have any initiative. It cannot propose laws and regulations. It can only reject or accept what has been proposed by a body of a higher rank, which is called the European Commission. And that's not fair, because it is the people, the citizens, who are represented in the parliament that should have a bigger say in the issues that concern them directly.
So we would like to show and expose the ridiculous things. Thank you very much. Sorry, but time restrictions are there, all right? I was given a blue card too, right? Mr. Lukinski, please. I'm sorry, but your answer doesn't seem to be reliable, because as far as I remember, your leader promised to change the European Parliament into brothel. So could you please comment this? You don't know what the brothel is. Okay. I'm sorry. So please, can you comment this idea of Mr. Korwin-Mikke? I'm sorry. I don't know if I am clear. Do you mean moving the parliament just to Brussels? No. Brussels. Oh, right. Brussels. Okay. I will find a way. Couldn't believe my own ears. To cut the long story short, Mr. Janusz Korwin-Mikke meant it as a joke, and he doesn't want to change anything. He doesn't want to modify the building and change it into a brothel. So you shouldn't read his words too literally. Thank you. All right. Thank you. Okay. Well, now Mrs. Yemiliti also would like to make use of her. Yes, I know. All right. But one by one, please. All right. I would like to make use of her blue card. One from the right. Mm-hmm. Yes. Okay. I think that I can feel excused. Can I address the question for Mr. Yes. Right? I think that I can feel excused to ask this question to Mr. Lipinski. Mr. Lipinski, the leader of your political party or group, I'm not sure, Mr. Gowin, I remember his interview in one of the Polish magazines, I think it was Prost. He described the situation when he was talking to his friends from the Platforma Obywatelska, and he was talking about entering into alliances. It was during the times of Law and Justice and Civic Platform and hypothetical alliance. What Mr. Gowin heard from a very prominent politician of Platforma Obywatelska was showing the middle finger and saying, oh, who cares about voters? Fuck the voters, okay? And Mr. Gowin was many times asked to answer the question, which of the prominent leaders, was it Donald Tusk or was it Schetyna, said these words? Could you answer that question? If you don't mind, okay? I couldn't answer this question because I have no right, I don't have right to speak now because my time is over, but I think this question is not for me, it's for Civic Platform. There is no representative of Civic Platform here. And to whom did he okay. I don't know this. I'm sorry. It is difficult for me to comment something that I right. Okay. I so don't is know. That the answer? Should we accept it as the answer? No comment. Right? Okay. Okay. Fine. So we have another gentleman who would like to ask a blue card question. Yes. And this is Mrs. Krakowska also wanted to ask a question. Very briefly about the idea of conversion of the building of European Parliament from the function which exists now to any other proposed by Mr. Korwin-Mikke. This is absolutely hopeless because this is too much glass used in the construction. So this wouldn't be very efficient as the future function proposed by Mr. Korwin-Mikke. So this is my first comment. The second is about a certain dilemma. I don't ask, but I think you touched one of the important issues, which is a dilemma between how much power the states, whether we want to see European Union as a community of homelands, or we want to transfer more power to European Parliament.
as the democratic elected institution, European institution. So I understand, following your presentation, that you see the importance of the parliament as the only democratic institution being active in the lawmaking process. So I respect it very much. Thank you. All right. Thank you very much. Okay. Well, Mrs. Kretkowska now, please. Yes, I wanted to ask our representative of Janusz Korwin-Mikke's platform. A moment ago, you said, having been asked by the Director Piński to comment on Korwin-Mikke's mention or promises of turning the EU into a brothel. And you said, oh, don't take Korwin-Mikke seriously, that was a joke, don't take the things he says seriously. So I think this is a very good end to the political campaign by Janusz Korwin-Mikke. Don't take him seriously, he's just playing the fool. And on the 25th of May, please go and vote and take your vote very seriously and make good use of it, really. Make good use of it. All the polls show that Europe is going left. And if we want to be part of the European mainstream, let's send a strong representation of the left to Brussels. Let's send a strong Polish representation to Brussels so that the Polish representation has a say in the probably biggest faction in the European Parliament after this coming election. So make good use of your vote. Thank you very much. Right, okay, thanks a lot. And now, sorry, time is up. We do not have any more time for the blue card questions. However, we would like to engage the public right now. So how much time will we have? Because, yes, some of you see. No, honestly, listen to people. Right, okay, so, yes. Hello, my name is Paweł Skrenalis. I am a student of political science in this great university. 4 days left to the elections. I just came here with an open mind, hoping like today I would just realize who I'm gonna vote for. No, it didn't happen. Just wanted to say that the level of this discussion was really, really terrifying because you were not just answering for the questions, but I just wanted to ask Ms. Jamielity. As far as I know, the Law and Justice is quite a skeptical party, and in this discussion I've heard a couple of times like the European Union is destroying our Polish educational system, and students like me in next 3 years, if I would like to find a job, I'll have to just move out. Okay, just finished. How is it possible, my question, how is it possible that the EU is destroying our educational system and people from Poland are going to other countries because they can find their job? Do you understand me? Yes. Okay. I didn't say that, but of course... Yes, you did. Sir, what I said is, I told about the Erasmus projects, okay, and this great opportunity for students to travel abroad and get education there. So I didn't say anything about European Union destroying our education, okay? What I mentioned is that European Union doesn't have much influence on our education here in Poland, okay? And Erasmus is only one of the programs. What is the problem here in Poland is not really combining the education that young people get with the prospects that they will get in the future as far as employment is concerned. This is a very big problem, okay? Because I, as an example, I can give you a young graduate of the school. It lasts, I think, only 3 years, okay? It ends with a BA degree.
and you can work in the hospital as a nurse, okay, on the gynecological wards, the liver wards, and do things like that, looking after small babies, infants. The problem is that every year, medical university releases, okay, or gives diplomas to 120 young women. 9 seconds. And they have no chance to find a job in this field here in Poznań or in the greater Poland. Thank you. This is what we have to change. Okay, thank you. Hopefully this answers your question. Do we have another question from the audience? Right, okay. A question to Mrs. Kratkowska. Do you really think that destroying civilization, building Christianity, which civilization was so strong to consider the whole world, is a good idea? Am I the person destroying civilization based in Christianity? The only destruction I see today is my political banner being destroyed by you, because your national movement has stuck some stickers onto my eyes on the banner. So that's the destruction I do see on your part. But I'd like to the gentleman to be more specific, because it's an absurd question. No one is destroying. I think there are no absurd questions. That's what I'm telling my students. These are questions. These are questions. So. Don't mind. Was it a question to my party, destroying European culture based on Christianity? And, well, that's the answer is it's not true. No one is destroying European culture. It's not part of our mission or our program. If you'd like to be more specific, I can address any specific points. But you're just making a political statement, which is very naive. And it's not true. Well, okay. Now the blue card system. I'm sorry. It's over. Yes. Okay. There was a misunderstanding because your party, Mrs. Kratkowska, yes. Destroyed. I'm sorry. Well, no. We said the blue card system is over, so let it be this way, okay? Because otherwise, we are against the law, against the regulations here. So, another question, maybe from the audience? Yes. My name is Marcin Kaszewski from this faculty, and I have a question. Yeah. I have a question to Minister Siewiec, and the question is, because I see no point to take the Charter of Fundamental Rights to our legal system, and I would like to hear some advantages which you see, I hope. You mean comparing European and Polish? To take the charter to Polish legal system, yes? The charter of... implementation of the charter in the Polish legal system, is that what you mean? Yeah. Of the basic rights. Yeah. Okay. As you know, the charter is 54 paragraphs, and actually they are referring to the fundamental rights of the human. In terms of modern language. I see, if we look at the groups of these 54 paragraphs, these what are most important for me, they are concerning the equal rights of men and women, equal position of every confession, protection of the public health, and I can go through. Honestly speaking, I tried to understand why the Civic Platform didn't accept the Charter as the whole, trying to find which point particularly is against the understanding of equality in Platforma Obywatelska. And I asked this question many times to the politician from Platforma Obywatelska, they didn't answer. So I think the distance of this government, this majority, vis-a-vis Charter,
it is a gesture vis-a-vis law and justice. Thank you very much. They feel paralyzed by Mr. Kaczyński. That's why they do not act in this case. The time is out. Hopefully this also answers the question. It is hard to do it in 90 seconds. Well, I'm being told that we have to now finish our meeting. As usual, I don't know about you, but we probably have the sense of not enough. Yes, all right, but this was a pioneer project today, because this is, I think, the first time ever that before the European elections, you meet the candidates, or is that not so? It is? Yes? So in a way, we are making progress, especially that it's being done in English. And here I would like to rehabilitate my co-host. Of course, all the languages are equal, right? But some are more equal, right? Well, anyway, what my co-host meant is this is the language used for communication, all right? Okay, yes, but of course we do respect other languages as well. It is difficult to communicate in Maltese to an Indonesian. Exactly. Yes, that's right. So we thank our panelists very much for being with us and answering the questions, as well as thank you. And thank you very much, young people, for being here, asking the questions, all right? And as Mrs. Kretkowska said, go and vote, because if you don't vote, the democracy is dead for you. All right? At least this tiny part. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Yes, that's what you're doing.
Thank you.